Ta Krusz. Finally. O, jak fajnie, fanboy, napiszemy hello. Dobra, witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Kruszakus. I dzisiaj postanowiłem, że zrobię coś tak porąbanego. Już od pół godziny próbuję nagrać komentarz jakiś sensowny i te bronie po prostu, w nich nie ma sensu. Naprawdę, cholera. O mój Boże, okej, postaram się jakoś to ogarnąć. Oj, no daj, strzelamy! Daj, no kurczę, niech chociaż jeden pocisk wejdzie. No. Je, kurde, pierwszy kill, haha! Ejbiście. Kupiłem sobie te dwie śmieszne strzelby bez celownika dla komandosa, jakiś repeater i ta jakaś taka, nie wiem, surrealistyczna, coś tam, subcanon. Nie wiem jak to się nazywa w ogóle. Cholera, będziecie musieli mnie tam poprawić, nie? Nie, nawet nie pamiętam nazw tych broni, po prostu kupiłem to na szybko i na spontanie nagrywam dla was jakiś taki śmieszny, polewkowy komentarz z tych dwóch broni. Ja pierdzielę. Po prostu przeskakuje mi kompletnie ekran przez cały czas, nie mogę celować z tego w ogóle. No. Dobra, cholera jasna, uciekam. Nie wiem co z tego wyjdzie, znaczy wiem co z tego wyjdzie. Już próbuję chyba trzeci, czwarty raz coś nagrać i za każdym razem zostaję zabity. No po prostu się nie da tym grać, okej. Dobra, no co jest, no? No przecież... To cholery, oj, dobra, uciekamy. Nie, to po prostu jest bez sensu. No. Headshot. O kurde, nie no. Naprawdę, nie spodziewajcie się niczego sensownego po mnie dzisiaj. Po prostu ten setup jest totalnie bez sensu. Ora. Oj, kurczę. Cholera, jeszcze w ogóle mam pomieszane klawisze. Zazwyczaj miałem pod jakimś, nie wiem, pod jakimś klawiszem myszy mój granatnik, teraz mam go pod delayem, pod którym zazwyczaj miałem piercing shota, więc kompletnie mi się myli wszystko. Ale nie ma, oj, dobra. Kurczę, jakiś bitwy na granatnik, nieważne. Dobra, no, daj, wyjdź, niech chociaż jeden pocisk wyjdzie. Niech chociaż, oj, dobra. Kryjemy się i po kryjomcu dajemy. Dajemy kolesiowi prosto w dup. No, dalej, niech chociaż jeden pocisk wyjdzie. Jest, udało się. Dobra, cholera jasna. Kurczę, no nie udało się. Zostałem zabity. Słuchajcie, naprawdę to co ja dla was robię, żebyście mieli jakieś sensowne komentarze z mojej strony, to jest po prostu... Ja nie wiem, nie? Ja... Doceńcie moje poświęcenie. Specjalnie dzisiaj kupiłem funkcję, żeby wyprowadzić te dwie bronie. Obie są... Znaczy, no ta tutaj... No któraś z nich jest w promocji, znaczy się w ofercie dnia, a druga jest w promocji, że się płaci tylko 2000 funtów, także już nie pamiętam która z nich. No po prostu na spontanie, no totalnie na spontanie po prostu to kupiłem i zobaczymy jak to wyjdzie w ogóle. Miejmy nadzieję, że jakiś fajniejszy komentarz będzie, bo po prostu... No po prostu chcę troszeczkę poeksperymentować, to nie może być tak, że przez cały czas gram tylko i wyłącznie gunnerem na dokładnie tych samych setupach. Dobra, czekajcie, gdzieś tutaj wlądował, ale ja nie mogę go zaznaczyć, bo jeszcze mi się nie zrefreshowała abilitka. A, dobra, mamy go! Oj, czekaj. Yeah! Oczywiście, oj, dobra. Koleś jedzie na mnie w jeepie. Dobra. No, daj, wchodzisz. Cholera, zajumali mi killa, nieważne. Nieważne, dobra, jeszcze kolejny, no daj. Cholera, znowu zajumali mi killa. Bywa. Cholera jasna. Dobra, postaram się skoncentrować naprawdę ten setup. Wytyfy? Latający jeep. Normalnie teraz nawet... Dobra, już teraz nawet nie potrzeba samolotu, żeby latać, wystarczy jeep, nie? Kurczę, jak to BFH się zmienia. Dobra, nie udało się go zaciukać, nieważne. Niestety ten setup ma strasznie duży problem, bo... Jeszcze ta sprówka jest całkiem okej, ale ta druga to jest po prostu jakaś porażka. No ja w ogóle nie potrafię z niej w ogóle trafić nic i w ogóle to jest karabin. Jeden jest na daleki zasięg, drugi jest na średni zasięg, także no. No niby statystyki są takie same dla tej właśnie strzelby tej subkanona. Nie wiem jak to się nazywa w ogóle, ta z laserkiem właśnie, którą mam. Statystyki są takie same jak dla zwykłej snajperki na daleki zasięg, a dla tej drugiej są chyba takie same jak dla snajperki na średni dystans. Tylko że obie są bez celownika, tylko po prostu ma się takie, no wiecie, no sami widzicie takie niby przybliżenie, czy co. Bah! Dostałem, a nie kurde, asysta, no. Dobra. Wchodzi jakiś, wchodzi coś, no daj, no. No, cholera, uciek, no. Nie jest łatwo, no nie.
Nie jest łatwo, nie? Na łazarskim rejonie nie... Kurde, na łazarskim rejonie nie jest kolorowo, a tutaj nie jest kolorowo, kiedy ma się takie dziwaczne bronie w grze, nie? No ale kurczę, no jakoś trzeba to, kurczę, wszystko rozkręcić, no. Muszę dla was zrobić jakieś ciekawsze odcinki, a nie kurde przez cały czas te cholerne ganery. No, niech wejdzie chociaż jeden przycisk. Ach, kurczę. Żaden pocisk nie wszedł, dobra. Dobra, chuj, granatnikiem go zaczynam napieprzać. A, no, oj. Dobra. To nogi za pas i idziemy w las, nie? Idziemy, kurczę. Dobra, o, jedzie tutaj. Dobra. No chodź, z granatnika ci, kurczę, rozwalimy jeepa. O, no to co, no wy, cholera jasna, no. Dobra, nie idzie mi za dobrze. Nieważne. Każdy ma prawo od czasu do czasu troszeczkę polamić. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Dobra. No, szwagier, no. Ha! Poszło pięknie. Kurde, naprawdę, nie wiem skąd mi przyszedł do głowy ten pomysł, ale na razie, no... Powiem tak, było frustrująco, pewnie będzie frustrująco, ale zobaczymy. Może mi się poszczęści w tej rundzie. No, cholera. W ogóle z tego repeatera nie potrafię dostać żadnego killa, nie? A czy udało mi się bazę 2 czy 3? No ale kurczę, to nie wychodzi, dobra. Nie, kurde, oleć to. Idziemy na tego kolesia. Dobra. Kurde. Cholera. Pokuszę się na niego, dobra. No, cholera! Kurde, w ogóle mi nic nie wchodzi, no. No, dobra. No, giniesz. Giniesz, ziomek. No, gin. No, daj. Cholera. Nie. Kurde, no. Dobra. Only Mandos, ta. Chyba same Mandosy, nie? Ostatnio po prostu... Jak tylko wchodzą jakieś precelki, nitro serwery i tak dalej, to po prostu same Mandosy. Ostatnio było chyba, nie wiem, 14 albo 15 Mandosów, żeby... No w końcu się udało dostać killa z tego repeatera. No naprawdę, jakby chyba z 14-15 Mandosów po prostu jakaś masakra. Dobra, czekajcie. No dalej. Kur... Cholera jasna, no. Jaki fail. Dobra. No. Udało się. Dobra, no. Może dostanę jeszcze... O kurde. Nie dostałem żadnego killa, no dobra. Kurde, w ogóle grając z tym setupem przez cały czas marnuje bandaże. To po prostu najmniejsza pomyłka, najmniejsza wpadka i... No cholera jasna. I po prostu... No. Headshot. Zajebiście, no. Najmniejsza wpadka z tym setupem. W ogóle jeżeli na przykład... A czy zauważyłem, że najpierw po prostu atakować przeciwnika, kiedy on nie jest... I kiedy on jest zajęty czymś innym, bo jeżeli tak się będziecie wymieniać nawzajem strzałami, to zwykła snajperka was kompletnie niszczy, pistolety, karabiny maszynowe, wszystko was po prostu. Dobra, spróbujemy. No, woli shot, kolejny, no. Nie udało się. Także po prostu nie ma sensu w ogóle się wdawać w jaką bezpośrednią walkę. Trzeba z zaskoczenia brać przeciwnika i po prostu to jest chyba jedyny sposób na to, żeby dostać jakiegoś killa. Czyli po prostu no taki lamerski setup, no nie wiem co mam powiedzieć w ogóle o tym, nie? Pierwszy raz tym gram, dzisiaj w ogóle dopiero to wypróbuję, no testuję to po raz pierwszy w życiu. Miejmy nadzieję, że to nie będzie jakaś totalna tragedia, ale to co było przez ostatnią godzinę to po prostu... Sywkiła i mogiła. Dobra, yeah, headshot! No i dobra, zdjęli mnie, ale był headshot przynajmniej, nie? A ten widzę, że się przez cały czas się w Wikida bawi. I kurde, jeszcze emotkiem spamuje kurde w trakcie lotu. Dobra, no. Uoo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 
byłoby zajebiście. Jeden z tych moich killi typu, wiecie, revenge kill. No dobra, jak już balistika dostanę. Nie dostanę balistika, cholera jasna. Ciężko mi się gra z tym setupem. Dobra. On tam przez cały czas łazi, Boże, że mu się nie nudzi? No, dobra, no, flip. O kurde. Jaki piękny headshot. To mi się podoba. Dobra. Kurde, trochę szybko to wszystko zleciało. Dobra, nagram jeszcze jedną rundkę. Obiecywałem, że w weekendy będą dłuższe komentarze, to będę nagrywał po prostu dłuższe filmiki. I w ogóle. A sobie w międzyczasie zgaszę światło, w ogóle nie wiem, po cholera ma nie włączone.
Cholera. Rozsiądę się w fotelu wygodniej. W ogóle przy zapalonym świetle na tej mapie za dużo nie było widać. Nieważne. Świetle, świat. Kurczę. Ja to się nawet już wysłowić nawet nie potrafię, nie? Cholera jasna. Nie. Ale wybaczcie, to po prostu taka godzina, jak się wieczorem nagrywa, to tak to już jest, dobra. Crush ad. Później go może dodam. Może. Dobra. Skampimy się delikatnie. Pewnie za chwilę jakiś National przyjedzie tutaj w jeepku. Miejmy nadzieję, że nie w czołgu. To może mi się uda zasadzić jakiegoś ładnego headshota i ściągnąć kogoś. A czy ta broń potrafi zadać całkiem niezłe obrażenia? Tam najwięcej mi wchodziło jakieś 80, coś koło tego. Ale cholera, trudno jest z tego kogoś zabić. No. Dobra. Kurde. Iść na niego czy nie? Cholera. Kurde, dobra. Postaram się bez zaskoczenia wziąć. No dobra, którędy wyjdziesz? Którędy wyjdziesz, szwagrze, no. Tędy, dobra. No. Jest! Udało się zajebiście. Ale teraz kurczę. Dobra, jakiś balistik, nie. Nic nie wejdzie, no. Jeszcze żadnego killa z tego MGL-a nie dostałem. Co my tu mamy? Siema Crush! No, siema. Yo! No. Dodasz? No da, dodam wszystkich, jak popadnie. Dobra, udało się. Pododawaliśmy wszystkich. Poza tym muszę troszeczkę się z tym ograniczać, bo... No, daj. No, kurde, no! Cholera, nic mi nie wchodzi! Do cholery jasnej! Matko najświętsza, anielko kochana, no. Czy ja mogę też jeden pocisk wsadzić? Tylko się prosto w łeb i... Jaki quickscope! Znaczy to, no, może nie quickscope, bo to w ogóle nie ma celownika, ale... No i... Kurde. Tylko asysta. Ostatnio muszę się troszeczkę ograniczać z tym dodawaniem ludzi, tak wiecie, tak... to tak w jednym rzucie, że tak powiem. Bo do cholery jasnej znowu powrócili hakerzy. Wczoraj nagrywałem. Tylko taki gameplay, tak żeby był w tle najwyżej, ewentualnie, czy coś w tym stylu. I niestety przypadkowo dodałem hakera. I muszę troszeczkę... Ach, pięknie! I muszę z tym się troszeczkę poograniczać. Cholera. Dobra. Teraz zrobimy sami. Wikida. Dobra, będzie piękny w Arbon Assault. Dobra, nie udało się, ale przynajmniej jesteśmy na górce. Jakaś zaleta. No. Daj emotka, no. Seriously? A, no poważnie. Kurde, Uber Pro po prostu. Tego się nie spodziewał. O kurde, jakie to jest noobskie w ogóle. Co ja do cholery jasnej robię z tym... Oj, dobra. No, dobra, ziomek. No, dobra, chodź. Chodź, fagier, no. O kurde, no nie wierzę po prostu. Kurde, to jest nawet całkiem polewkowe, nie? Znaczy polewkowe to jest tylko łącznie z tego powodu, że po prostu nie mam zielonego pojęcia, jak grać tym cholernym ścierwem, to po prostu jest... O mój Boże. No to jest prawie nie do grania, nie? Takim setem. Te bronie są strasznie drogie, gdyby nie to, że są w promocji, to bym w ogóle ich nie kupował i w ogóle nikomu nie polecę. No daj, no gin. Ha! Udało się. W ogóle nikomu nie polecam tych broni, bo są po prostu no mało takie przydatne i w ogóle to są raczej takie urozmaicenia, komuś się bardzo nudzi. No ale że mam troszeczkę pieniążków na koncie i w ogóle mogą sobie je troszeczkę wydać, no to macie taki dziwny, zwariowany odcinek. Dobra. Postarajmy się troszeczkę... Siema, kruszakus. No kurczę, no nie chce mi się ciągle odpisywać, ile można. No jesteś na moim komentarzu, ziomek. Co ty na to, nie? Cieszysz się? Pewnie tak. No. Wolisz? No cholera, nic się nie udało. No. Dobra. Wolishot! No to dalej, Wolishot! No cholera jasna, kurde. No kurczę, no nie wychodzi w ogóle, no. Dobra. Trzeba się skoncentrować, no. O, uff.
Niewiele brakowało. Boże święty. Uspokój się, kruszak, uspokój się, kruszek, nie? Jeszcze 5 minut, 20 sekund do końca rundy. Wytrzymaj to. Nie zeszczaj się w majtki ze wrażenia i w ogóle... Oj, oj. Co tu się dzieje? Dobra. Ha! No, no, no i... Dobra, zaciukali go. Najważniejsze. Nie zrobi nam wjazdu ten... Od tylca, no. No, no, giniesz, ziomoś. Ha, 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 ha! Headshot! Dobra, dobra, z granatnika go zdejmie. Nie zdjęliśmy go z granatnika, niestety. Co tam? Co tam? Zabawa jest! Tam można się, kurczę, troszeczkę poświęcić od czasu do czasu. Dobra, no, no, dobra, no, 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 zajumali mi killa znowu do cholery jasnej. Do jasnej anielki, no. Dobra, no, 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 kurczę. Dobra, balistik jakiś może będzie? Nie? Trudno. Bywa. Dobra. No. No, no. Cholera jasna. Ale misklik. Dobra. No, no jakiś woli shot. Kurczę, no nic nie wchodzi. Cholera jasna. Kurczę, znowu taki odcinek troszeczkę bez tematu i w ogóle, no ale cholera jasna. Co wy ode mnie chcecie? Po prostu na spontanie totalnie nagrywam. Dobra. Poczekamy, aż koleś się ujawni, zasadziłem mu pięknego headshota. A no kurczę, wiecie, nie możecie przed... Znaczy no, cholera jasna. Ostatnio Axon im powiedział coś mądrego, nie? Nie każdy odcinek musi być na temat, nie każdy odcinek musi być z zajebistym gameplayem w ogóle. Po prostu. Niech odcinek będzie taki, jak akurat wyjdzie i kurczę, wrzucam na kanał. Tak czy siak, najważniejsze, że po prostu coś wrzucam, prawda? Przecież nie twierdzę, że się nie staram w tej chwili, tylko po prostu, no kurczę, no o czym ja mam przez cały czas rozmawiać przez 20 minut, czy coś w tym stylu. To nie jest takie łatwe, moi drodzy. Szczególnie, że no, 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 gin, 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 gin. Ho! Fuh, udało się. Wow. Naprawdę, uwierzcie mi, nie jest to tak łatwo przez 20 parę minut gadać o jakichś różnych duperelach. Tym bardziej, jak to musi być coś na temat. A zresztą, ostatnio oglądam na przykład sobie Atora, to on na przykład nie robi tych odcinków tematycznych, typu siedzi na kanapie przez 20-30 minut, gada o Wardenze, czy o Bany Kur, czy o innym gównie, czy coś w tym stylu. To też najczęściej taki jest wreszcie bardzo małomówny i markotny. A ja przynajmniej przez cały czas coś tam mówię. Pomimo tego, że... Kruszakus, nagrywasz... mam dostęp, co... Miał... Mówi... Kurwa, nie wiem, o co chodzi. No, dobra, czekajcie, czekajcie, no, 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 dobra, dajesz, dajesz, no, no, chodź, no. No, 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 daj, no, 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 no. Cholera jasna. Dobra, no, 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 daj, granatnik, granatnik, no, 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 cholera, no, coś, no, co jest grane? Kurczę, już mi się tak blokuje ten celownik, znaczy ten, no, celownik, no, wiecie, o co chodzi, no, no, daj, no, 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 kurczę, no, to było piękne po prostu, nie wiem, dlaczego to nie był volley shot, ale, tak czy siak bardzo, no, no, dobra, volley shot, no, cholera, no, 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 kurczę! Cholera, nie udało się. Ja pierdzielę, jak ja lamię. No nie, połowa z was mnie zaraz odsubskrybuje i w ogóle. Jak zobaczyć, co ja tutaj odstawiam, ale... No sorry, taki setup, nie? Taki mamy klimat, panowie. Taki mamy klimat dzisiaj akurat. A że mnie głowa boli i w ogóle, i brzuszek też. Zbierało mi się w ogóle na wymioty. A to pewnie dlatego, że obejrzałem sobie jakiś film z Willem Smithem. Serio, dawno takiego gówna nie oglądałem. Nie wiem, co się nazywa... After Earth, czy coś w tym stylu. Nie wiem, jak to się nazywa po polsku, ale po prostu... Co za ścierwo, nie? Gorsze ścierwo niż ten dziwaczny setup, którego w tej chwili używam. Nie oglądajcie filmów z Willem Smithem. Tego filmu, w którym on występuje ze swoim synem. Nie oglądajcie tego. Naprawdę, uprzedzam was, nie oglądajcie tego. Tragedia. Dobra, no, cholera, dobra, uciekam. Nie ma co, zobaczymy tabelę wyników. Kurczę, dopiero czwarte miejsce, no piąte jeszcze, no a, cholerka jasna, no. Dobra, spróbujemy się podciągnąć, wejdziemy, kurczę, wyjdziemy z zawinkla. No, daj, dajesz, kurde, ziomuś, no. No daj, przestań się ruszać. Dobra, no, cholera, co ja robię? No, kurde, no!
No. Z tej broni w ogóle się nie da niczego wpakować, no. Bezużyteczna jest kompletnie. Cholera jasna. Dobra. Dobra, no, nie ląduj. Dobra. No daj, nie. Dobra, kurde, uciekł, dobra. Niewidka i idziemy, kurczę, tam słyszę jakąś akcję. Spróbujemy jeszcze dostać jakiegoś killa. Dobra. No. U! Dwa headshoty, nie? No. Cholera. Kurczę, nie udało się go jeszcze dobić. Trudno się mówi, dobra, nieważne. No i koniec tych dwóch zajebistych rundek, które... Nie wiem, co to w ogóle było. Nie wiem w ogóle, to był Uber Pro kurwa setup, nie? To był Uber Pro kurwa setup, moi drodzy. Po prostu nowy metagame. Mam nadzieję, że wam się zajebiście spodobał mój całkowicie brand new sposób grania na Commandosie. Jeżeli się wam to spodobało, to zostawcie jak najwięcej łapek, mlecyków, czy jak tam sobie chcecie to nazywać. Docencie to, że się dla was tak poświęcam i w ogóle... I do zobaczenia w następnym odcinku oczywiście. Dobra, to trzymajcie się, do zobaczenia już niedługo. Elo!